Oczywiście to nie tak, że z dnia na dzień jedna era zastąpiła poprzednią. Ramy czasowe nigdy nie są jednoznaczne, ale po tym jak Facebook przekroczył 1 miliard użytkowników, docierając do co siódmej osoby na Ziemi, jego dominacja w internecie wypierała starsze społeczności. Walutą był użytkownik i jego czas. A po co mieliśmy siedzieć na forach, skoro opcja przejrzystego komunikatora kusiła swoją dostępnością? Do tego doszli reklamodawcy, którzy chętnie wpychali kapitał w akcje Facebooka. Zamiast gromadzić się na dedykowanych stronkach, gromadziliśmy się na społecznościówkach, przez co wyniknęło trochę problemów, bo platformy zaczęły być mimowolnie polem do politycznych manifestacji, czasami skrajnie przemocowych. Kiedy wybuchła arabska wiosna, Facebook był kluczowym medium umożliwiającym komunikację i interakcje pomiędzy uczestnikami protestów i manifestacji. Mobilizowano się, kształtowano opinie oraz wywierano ogromny nacisk na wprowadzenie odpowiednich zmian politycznych. Dostrzeżono wtedy, jak wielki wpływ na społeczeństwo może mieć ta niestandardowa, wirtualna forma integracji. W końcu przechodziliśmy na globalny grunt, gdzie mieliśmy mnóstwo informacji w zasięgu kilku kliknięć i każda niewygodna przesłanka mogła być ponownie wciągnięta w debatę publiczną. To zaniepokoiło rządy w niektórych państwach, czego skutkiem było wprowadzenie restrykcji dotyczących używania internetu. Później wydarzyły się wybory w USA, gdzie pojawił się zarzut manipulowania wynikiem przez Facebooka. Algorytmy były niezwykle koślawo napisane, więc promowały rzeczy, których nie powinny promować. Podobnie wydarzyło się w przypadku czystek etnicznych w Mianmie. Facebook nakręcał spiralę nienawiści, przez co przedstawiciele mniejszości muzułmańskiej zostali bestialsko skrzywdzeni, zabici oraz byli torturowani. W jednym poście, który został udostępniony ponad 1000 razy, muzułmański obrońca praw człowieka został sfotografowany i opisany jako zdrajca narodu. Komentarze pozostawione pod postem zawierały groźby i rasistowskie wiadomości. Skandowano: on jest muzułmaninem, muzułmanie to psy i trzeba ich zastrzelić. I nie zostawiajcie go przy życiu, usuńcie całą jego rasę. Facebook oczywiście czerpał zyski z tej sytuacji. Wtedy jeszcze nie było aż tak rygorystycznej polityki, więc można było więcej. Wynikało to z tego, że wszyscy jeszcze się uczyliśmy korzystać z internetu i koegzystować ze sobą. Dopiero kolejne dramy i kolejne kontrowersje zmusiły nowe media do zaostrzenia rygoru. Kiedy mieliśmy falę samobójstw na transmisjach na żywo, platformy podjęły kroki. Co prawda niewystarczające kroki, by zapewnić użytkownikom większą ochronę, by reakcja na potencjalnie szkodliwe treści była szybsza. Zaczęły tworzyć się grupy oraz całe grupowe konwersacje, gdzie wymieniano się zatrważającymi treściami. Kontrole, regulacje oraz restrykcje od czasu do czasu ukracały patologię, ale zawsze znalazła się jakaś luka. Zawsze kary dotykały bardziej niewinne środowiska niż te winne. Zaczął być widoczny problem polegający na braku kontroli ekspansji drastycznych treści. Wcześniej, by zobaczyć górę, musieliśmy podjąć pewne kroki, wejść do odpowiedniej społeczności. Musieliśmy wybrać stronę, czasem nawet założyć konto. Media społecznościowe przestały być tak skomplikowane, przez co ekspozycja na niechciany content stała się ogólnie większa. Dzieciaki były traumatyzowane dla żartu przez internetowych śmieszków, a oczywistym jest, że wpływ takich treści na nie do końca ukształtowane umysły potrafi być szkodliwy i może prowadzić do długotrwałych konsekwencji psychologicznych. Ogólnodostępność, która ramię w ramię idzie z brutalnymi, krwawymi treściami, jest konsekwencją centralizacji mediów internetowych. Coraz bardziej srogi regulamin społecznościówek oraz niechęć dostawców usług do trzymania stronek jednoznacznie problematycznych spowodowało, że wytworzyły się pewne szare strefy, pozwalające różnym rzeczom się rozwijać. Czasami są to niemoralne aktywności na skraju legalności, ale jednak nie podpadające pod konkretne nadużycia. Dlatego żyją sobie powoli, czając się w sieci powierzchniowej. Tak samo jak ostatnie rewelacje z paniami z OnlyFans, kiedy pod przykrywką materiałów edukacyjnych pokazywały swoje górne partie ciała w towarzystwie dzieci. Tak samo wszystkie filmy oraz zdjęcia, które nie do końca nadają się do publikacji w cywilizowanych miejscach, szukają sposobu, by jednak zaistnieć
istnieć w wirtualnym ekosystemie. Jedna z takich stronek na przykład zbudowała swoją renomę na tym, że postowała deepfake'i z osobami mocno poniżej dozwolonego wieku, ale wklejała jedynie twarz. Ciało natomiast pozostawało ciałem dorosłej kobiety, chociaż zazwyczaj wybierano modelkę filigranowej budowy. To jednak spowodowało, że nijak nie można było tego usunąć. Postowano tam również mnóstwo kontentu nekro, ale zmieniano rozdzielczość albo podpisywano jako fejki, więc nawet jeśli moderacja chciała się tego pozbyć, to nie za bardzo wiedziała na jakiej podstawie, bo debata na temat prawdziwości nie miała końca. W szarej strefie mamy też wielu artystów, którzy po prostu zmieniają gore na animacje albo rysują nieprzyzwoite, przemocowe arty na zlecenie za opłatą. Biznes się kręci, a że wszystko możemy zmonetyzować, to monetyzujemy też śmierć. W obecnych czasach, czasach, które ja ochrzciłam Gore Era 2.0, z braku lepszego pomysłu, znaleźliśmy się w sytuacji skrajnie innej niż ta, którą opisywałam przy przybliżaniu historii stron szokujących. Prawie nic oprócz bycia edgy nie zachowało się do współczesności, truchło wartości mówiącej o dziennikarstwie obywatelskim. Obecnie nawet nie śmierdzi. Zostały tylko kości, bo zamieniliśmy ciekawość na prostą chęć doznania szoku. O zasadach internetu też już nikt nie pamięta, a jeśli pamięta, to egzekwuje je tylko garstka osób. Zostaliśmy odczuleni na bestialstwo, albo algorytmy zręcznie odcięły nas od rzeczywistości. Nie wiem, może obie opcje. Ten upadek wartości ja osobiście wiążę z brakiem autorytetów, figur bez skomplikowanych problemów psychicznych, takich, które nie koncentrują swojego jestestwa na nielegalnych działalnościach i elitaryzmie. Dzięki temu, że wiele osób ma swobodny dostęp do dóbr technologicznych, jednocześnie rodzi się możliwość założenia swojej społeczności. A to ma różne skutki. Nie trzeba posiadać ani pieniędzy, ani specjalnego celu. Trzeba po prostu pozwalać na dużo i postować creepy obrazki. Tak też powstały grupki składające się w olbrzymiej części z dzieciaków, które by przypodobać się swojemu guru, tylko trochę starszemu od nich, dokonują dość zatrważających rzeczy. Zabawnie się to obserwuje, bo liderzy takich społeczności jak MKY, NLM, 764, czy ogólnie całej niszy komkidów i nowego pokolenia terrorgramu, tak bardzo wkręcili się w prowadzenie internetowych sekt, że smutni panowie, których definitywnie nie da się przekupić zdjęciami stóp anime dziewczynek, zapukali do ich drzwi. Dla przykładu, ostatnio federalni zainterweniowali w sprawie 21-letniego obywatela Gruzji, ponieważ nakłaniał do aktów nienawiści oraz terroryzmu. Opracował plan zamordowania mniejszości rasowych i innych osób w Nowym Jorku w Sylwestra, przebierając się za świętego Mikołaja i rozdając cukierki z trucizną. Jego społeczność ma swoją książkę Haters Handbook, wzorowaną oczywiście na starych poradnikach, a cały klimat grupki opiera się na neonazizmie, ale czasami podpinają się też pod akceleracjonizm. Podobnych inicjatyw jest mnóstwo. Niektóre przyjęły schemat od pedofilii, bo żeby dostać się do środka, trzeba podzielić się dowodem dokonania jakiegoś przestępstwa, ale rekrutacja odbywa się już przez Instagrama, co nie jest najbezpieczniejszym sposobem na poszerzanie grona członków. Oczywiście rezydują na Telegramie, gdzie nie ograniczają się za bardzo, postując różnej jakości, ale zawsze moralnie zjełczały content. Dają sobie wzajemnie też rady, jak na przykład stworzyć broń biologiczną w domu. Żeby jednak nie było tak negatywnie, mogę powiedzieć, że memy mają spoko. Niemniej jednak zaczynają być realnym zagrożeniem dla Bogu ducha winnych osób. Zwabiają naiwne dzieciaki tak for fun przez Robloxa czy Minecrafta, nęcąc satanizmem. Każą im się później okaleczać, inicjować akty samogwałtu, a czasem pojawia się nakłanianie do zakończenia życia. Jasnym jest, że trzeba na to patrzeć przez filtr, bo mimo iż wszyscy tam są z dużym prawdopodobieństwem chorzy na głowę, to łączy ich wspólny grunt wymuszający taką, a nie inną postawę. I to jest rzeczywiście spory problem, bo przez presję otoczenia, na przykład, oglądanie gore będzie jednoznacznie warunkiem przynależności do konkretnej grupy, a to rzadko kiedy komukolwiek wychodzi na dobre. Z powodu tych ludzi życie straciło kilka randomów. Głośną sprawą był 17-latek, który zadźgał starszą panią w Rumunii. Film krąży po sieci, bo dzieciak streamował wszystko przez Discorda i jest dowodem na to, jak zwykła zabawa w kult wyewoluowała do rangi zdobywania fragów w prawdziwym świecie.
W ogóle to zaczyna funkcjonować ciekawy termin wśród specjalistów zajmujących się cyberprzestępstwami oraz cyberkulturą. Jest to emocjonalny terroryzm i polega na podsyłaniu konkretnej ofierze treści, których ta nie chce widzieć. Pojęcie wszyło się w świadomość społeczną przy sprawie Bianki Devins, o której dawno temu Wam opowiadałam, a która została zamordowana przez kolegę. Młody mężczyzna później wrzucił jej pośmiertne zdjęcia do internetu. Niektórzy, najwyraźniej żeby nie wybuchnąć, koniecznie musieli podesłać wielokrotnie te obrazy rodzinie dziewczyny. Dzieje się tak często, jeśli tylko ktoś zakończy życie na oczach internetu. Na drugą erę gore składa się też wojna. Obrazy zniszczenia, które fundujemy sami sobie na terenie Ukrainy czy froncie Izrael-Palestyna, są uwieczniane i wrzucane do internetu, rozwijając wokół siebie całkiem inny klimat, całkiem inne standardy i malując całkiem inną przyszłość. Ilość dezinformacji, które się pojawia, jest przytłaczająca. Jakby każdy chciał nie tylko strollować innych, ale i siebie. Na przykład jak to było przy sprawie skór świń, które spadły z transportu, a o których mówiło się, że to ciała rosyjskich żołnierzy. Problem w tym punkciku na osi czasu leży również w zautomatyzowaniu moderacji. Boty, którym zawierza się zbyt dużo, a są jednocześnie zbyt prymitywne, często przepuszczają szokujące treści. Ludzie potrafią być naprawdę kreatywni, jeśli chodzi o omijanie blokad. Żeby oszukać filtr, wystarczy dopisać cokolwiek, czego bot nie zrozumie. W ten sposób na TikToku można publikować wszystko, ale do pewnego czasu. Konkretnie, dopóki ktoś się nie zorientuje. Podsumowując, koniec pierwszej ery gore zwiastował koniec istnienia kultury forumowiczów. Centralizacja społeczeństwa cyfrowego w obszarze mediów społecznościowych dodatkowo zdezorganizowała strukturę, a przez brak poświęconych temu kontentowi miejsc, treści rozlewają się po sieci, przez co zaśmiecają wirtualną przestrzeń. Gore powoli staje się belką w oku internetowego społeczeństwa, ponieważ z racji śmierci dedykowanych stronek wypełza na powierzchnię w lekko zmienionej, ale drażliwej formie. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, gore zawsze przesiąkało do środowisk o innej tematyce. Chociażby przez śmieszków, chcących w ten sposób straumatyzować nieletnich, ale dziś widzimy to zjawisko w pełnej okazałości. Nie ma sporadycznego szokowania dzieciaków. Są całe kampanie szoku, gdzie content postuje się w społecznościach osób ze słabą psychiką. Nie ma necrobabes, ale jest grupa kont na Twitterze, które wymieniają się nekrozdjęciami. Nie ma forum o crash fetyszu. Wszystko jest na szyfrowanym komunikatorze. Tak samo zresztą jest z porno, kiedy chcieliśmy zaspokoić swoje potrzeby, które skupiają się na przykład na stopach panów w gumofilcach, to wchodziliśmy na dedykowane forum. Dziś panowie promują się na Instagramie. Przez łatwość oraz zwiększającą się z roku na rok liczbę użytkowników, trafienie na rzeczy, których wcale widzieć nie chcemy, jest większe. Taki model, rzecz jasna, niesie za sobą pewne ryzyko, bo jeśli dana społecznościówka upadnie, to cały content przepadnie. Mogą wejść pewne zasady co do moderacji i to też zaszkodzi niektórym społecznościom, totalnie je unicestwiając. Tak jak to było z redditowym wątkiem Watch People Die. Cała społeczność, składająca się z 400 tysięcy użytkowników, dostała bana po tym, jak moderatorzy odmówili usunięcia kopii ataków Christchurch. Przykładem, o którym muszę wspomnieć, jest przestępcza działalność na szyfrowanych komunikatorach. Telegram odegrał bardzo ważną rolę w rozwoju niechcianych przedsięwzięć, bo w regulaminie miał zapis, że prywatne kanały nie będą moderowane, co pozwalało na postowanie czego tylko dusza zapragnie. Apka znacznie przyspieszyła rozwój kolejnej ery szokujących, niecenzuralnych treści. Wolność słowa była tam wartością najwyższą. Mówię była, bo Telegram zmienił swoje stanowisko po tym, jak Durov, CEO komunikatora, został aresztowany we Francji. Oskarżono go o umożliwianie działań organizacjom terrorystycznym, dystrybucji nielegalnej pornografii oraz brak reakcji na przestępcze aktywności. Jako dostawca usług, Durov powinien przestrzegać pewnych wytycznych warunkowanych prawem, ale długo tego nie robił. Dlaczego? O tym opowiem Wam w nadchodzącym odcinku, ponieważ sprawa nie jest jednoznaczna, a mężczyzna zdecydowanie jest zwolennikiem przestarzałych idei internetowej kultury. Myślę, że jest jednym z tych zardzewiałych wyjadaczy, którzy krzyczą o wolność słowa, nie rozumiejąc, że wolność jednych kończy się tam, gdzie zaczyna terror drugich. Mimo regulaminowych rewolucji,
Rosji wciąż wiele grupek ma się dobrze w fałdach tej szyfrowanej apki. Poza tym zaraz i tak znajdzie się ktoś, kto będzie oferował podobną usługę, ale bardziej liberalną, przez co problematyczne kwestie zaliczą przesiedlenie. Na poczuciu anonimowości i bronieniu wolności słowa zawsze ktoś zarabia, więc nie łudzę się, że cokolwiek zmieni się w kwestii tych pseudokultów czy zwolenników eksterminacji rasowych. Jestem natomiast przekonana, że w dłuższej perspektywie będziemy musieli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy takie treści rzeczywiście powinny być zbanowane, czy wpływają negatywnie na naszą tkankę i gdzie leży granica przyzwolenia. Jeśli zdecydujemy, że wpływają, to będziemy musieli zrzec się prawa do wolności, którą internetowe plemiona tak skrupulatnie przez dekady pielęgnowały. A wszystko po to, by ograniczyć patologie wynikające z rozprzestrzeniania się tego typu kontentu. Jeśli postanowimy, że wolność słowa jest ważniejsza, będziemy musieli przygotować się na pewne rzeczy. Jakie? Sama nie wiem. Ta historia dopiero się pisze. Możliwe, że brzmię trochę gorzko, bo kilka dni temu dla mnie skończyła się pewna era. Ostatnie dwie społeczności, z którymi byłam związana, po prostu przestały istnieć i nie zapowiada się na to, by właściciele stronek walczyli o ich odzyskanie. Czy żal mi stracenia ostatnich skrawków pierwszej ery? W sumie nie. Rzeczy się zmieniają, to naturalne. Chociaż niemożliwym jest dla mnie szukanie zastępstwa albo odnalezienie się w społecznościach zawiązanych chociażby na Telegramie, gdzie znajdujemy mnóstwo kontentu, ale zero treści, zero wytłumaczenia, co się stało i dlaczego. Tanie dreszcze nie leżą w spektrum moich zainteresowań. W dodatku, mówiąc cytatem, trwogą przejmuje mnie oklask ich ręki, kiedy żądny krwi tłum skupia się na sensacji, nie wnosząc nic merytorycznego. Tak jak mówiłam w odcinku na temat jednego nieudanego skoku, wraz ze śmiercią osób, które utrwalały wartości, tworząc informacyjny background, umrze też całkowicie kultura eksploracji tego typu spraw, a zmianę zauważy dosłownie promil społeczności. Obecnie pionierzy gatunku mają ponad 60 lat. Większość community dawno przekroczyła 40. Niektórzy założyli rodziny i są zaabsorbowani codziennymi sprawami. Tak czy inaczej, coś się skończyło i jedynym rozsądnym zachowaniem wydaje się zarchiwizowanie wspomnień, w moim przypadku w postaci odcinków. Ale po wysłuchaniu tego wszystkiego naturalnie rodzi się pytanie, czy tego typu treści są legalne, czy można je swobodnie wyświetlać bez obaw, że odwiedzą nas panowie policjanci. Tu odpowiedź będzie różna, zależna od miejsca na świecie, w którym się znajdujemy, bo legalność uzależniona jest od kraju. W wielu miejscach rozpowszechnianie takich materiałów jest regulowane lub ograniczane, ponieważ mogą być uznawane za nieetyczne lub szkodliwe. Istotnym jest również, co rozumie się przez pojęcie gore w danym miejscu i jak definiuje to prawo. Oczywiście na poziomie tworzenia filmów snuff autorzy dzieła byliby winni nie tylko dystrybucji szokujących treści, ale i naruszenia nietykalności osoby trzeciej, bo przypomnę, że twory snuff opierają się na przedstawieniu realnej krzywdy czy realnego morderstwa dla zysku. W Nowej Zelandii na przykład formalnie nagranie ze strzelaniny w Christchurch zostało zakazane, co oznacza, że posiadanie, udostępnianie albo wyświetlanie zapisu streama jest łamaniem prawa. Cenzura tego, co zrobił Brenton Tarrant na swojej transmisji na żywo, gdy wszedł do dwóch meczetów, by dokonać masakry na modlących się ludziach, ma chronić nie tylko rodziny ofiar, ale też osoby nieletnie i o słabej odporności psychicznej. Mimo, że rząd Nowej Zelandii usunął w ciągu pierwszej godziny działań ponad 1,5 miliona kopii, określając masakrę jako akt terroryzmu motywowany białym nacjonalizmem, film ciągle jest w przestrzeni internetowej. Banalnie łatwo go znaleźć. Został udostępniony w mediach tyle razy, że nie ma szans na zgubienie się w gąszczu innych gory klipów. Tak w ogóle to władze zablokowały obywatelom dostęp do mnóstwa stron, w tym do czanów, bo tam też udostępniano zapisy streama. To jednak nie wystarczyło, bo ludzie swoim aktywnym szukaniem frazy Christchurch Mosque Shooting zadziałali jak algorytm promujący. New York Times podniósł, że wideo z masakry pokazało tylko, jak nieskończenie wielki apetyt mamy na śmierć, krew i przemoc.
W USA funkcjonuje prawo regulujące aspekty obsceniczności. Możemy wpaść w tarapaty, jeśli będziemy podżegać do udostępniania, sprzedawania, tworzyć albo importować lub udostępniać samodzielnie tego typu treści. Przy czym obsceniczność definiuje się jako niecodzienne zachowanie ze sfery seksualnej. Są to zachowania lubieżne, łamiące współczesne standardy społeczności dorosłych. Jakie to standardy? Nikt nie wie. Rzuca się ogólnikami. Mają to być zachowania erotyczne, rozwiązłe, niemoralne, niezdrowe, poniżające, wstydliwe, makabryczne, związane z wydalaniem. Jest w tym też pornografia dziecięca. Nawet za obsceniczny język można podpaść. Wszystko jednak zależy od chybotliwej sfery uczuciowej. Można kogoś pozwać, jeśli uznamy, że coś jest dla nas niewygodne, ale strona pozwana może wybronić się przez udowodnienie wartości literackiej, artystycznej, politycznej lub naukowej. Nie można też publicznie epatować tym kontentem ani, oczywiście, podsyłać go osobom nieletnim. Prawo, jeśli chodzi o witryny internetowe, uwzględnia, że nie można bejtować użytkowników, by po wpisaniu nazwy z pozoru nieszkodliwej stronki odsyłać nieświadome jednostki na szokujące witryny. Jest to słuszne rozwiązanie, bo Rotten swego czasu wpadła na genialny pomysł. Zarejestrowali domenę o nazwie mattel.com, która odsyłała do Rotten właśnie. Kontrowersja polega na tym, że Mattel przez 2T, a nie 2L, jest firmą produkującą lalki Barbie. Jedna literówka dzieliła zwolenników uroczego, wyidealizowanego kawałka plastiku od wejścia w pierdolnik Shockside. Soylent i ekipa dostali prawny papierek, ale odpowiedzieli na to w swój sposób, żartując, że firma produkująca zabawki rozszerza swoją działalność na rynki, których ich matki z pewnością by nie zaakceptowały. Nie kryminalizuje się prywatnego posiadania obscenicznych treści, ale ważnym jest to, jak weszło się w ich posiadanie. Nie można ich pobierać i nie można wysyłać pocztą, ponieważ to narusza regulamin korzystania z poczty amerykańskiej, przewoźników publicznych i interaktywnych usług komputerowych. Jeśli wygląda Wam to na jebitną lukę, potwierdzam, to jebitna luka. By trochę ją zniwelować, powstał test Millera, gdzie konkretne dzieło poddaje się analizie, pytając, czy dla przeciętnego obywatela dana treść jest niepoprawna. Zoofilię czy akty z udziałem osób zbyt młodych oczywiście traktuje się inaczej, surowiej, podobnie jak crash fetysz. Swoją drogą nazwa testu też ma swoją historię i wzięła się od nazwiska pana, który w Kalifornii w latach 70. rozsyłał broszurę reklamującą produkty, które w sposób graficzny przedstawiały aktywność seksualną. Ludzie, otwierając korespondencję, czuli się zdegustowani i wzywali policję. Niejasny standard definiowania obsceniczności zachęca do selektywnego i arbitralnego wyłapywania treści na podstawie ustaw, które są tak miernie skonstruowane, że można je przeskoczyć na kilka sposobów. Jest to naprawdę skuteczne, zwłaszcza w globalnym ujęciu. Podobnie było z hostowaniem jednoznacznie nielegalnych stron. Wystarczyło powiedzieć, że nie miało się świadomości o tym, jaki content oferują klienci. Powoli się to jednak zmieni. W polakowym świecie nie mamy wyraźnych reperkusji z powodu wyświetlania treści gore. Obsceniczność w naszym rozumieniu znaczy tyle, co naruszenie ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Może obejmować to coś niemoralnego, ale z mojego researchu wynika, że przyczepiliśmy się bardziej do erotyki. Pewnie mądrzy ludzie od tych kodeksików wiedzieliby lepiej i połączyli jeden przepis z drugim przez logiczny ciąg powiązań, ale ja nie dysponuję taką wiedzą. Znalazłam natomiast, że kwestie pornografii reguluje artykuł 202 kodeksu karnego, bo mówi o zakazie rozpowszechniania treści pornograficznych i udostępniania ich osobom niepełnoletnim. Tak więc podsyłając młodej osobie scat porn albo treści zoofilne, nawet dla żartu, możemy wejść w konflikt z prawem. Publiczne używanie słów nieprzyzwoitych lub prezentowanie treści obscenicznych w miejscach publicznych penalizuje artykuł 141 kodeksu wykroczeń, jeśli zawiesimy plakat albo wyjdziemy w koszulce, która może być uznana za obraźliwą. Możemy dostać niefajny bilecik z nakazem zapłaty pieniążka. Mamy też ustawę o radiofonii i telewizji, która może zostać podciągnięta
podciągnięta pod treści internetowe, gdzie reguluje się dostęp młodzieży do treści przemocowych. Odpowiedzialność spoczywa na nadawcach medialnych. W niektórych przypadkach podnoszone jest też RODO, chociaż ja nie do końca rozumiem, jak to ma działać. W Niemczech z kolei istnieje prawo omawiające oczernianie pamięci o zmarłym. Możemy dostać 2 lata lub grzywnę. Jeśli osoba zmarła, zostanie przez nas przedstawiona w obdzierającym zgodności krajobrazie, bo chroniona jest nie opinia, ale pamięć o ofierze. Zgodnie z panującym standardem, godność jest dobrem osobistym każdej osoby, także po śmierci. Przestępstwo więc wymaga śmierci osoby znieważanej przed wystąpieniem zniewagi, a rzeczone oczernianie ma miejsce tylko wtedy, gdy dyskredytacja jest rażąca i poważna. Niestety internet tworzy poważny problem, bo różne treści obecnie są udostępniane na różnych platformach, zwykle w miejscach bez ograniczonego dostępu. To sprawia, że ciężko nad tym zapanować. Staliśmy się społeczeństwem globalnym bez globalnych, jednolitych zasad. Zrobił nam się duży kontrast między specyfiką sieci a prawem. Kompromis polega trochę na akceptacji chaosu jako nieodłącznej części istnienia internetu. Służby reagują i będą reagowały tylko w konkretnych przypadkach, przy konkretnych nadużyciach. I to nie zawsze. Banowanie witryn Gore nie jest łatwym zadaniem. Prawo do wolności informacji bardzo ciężko utrzymać w sensownych ramach, a zakazywanie niektórych typów treści bywa skomplikowane do uzasadnienia. Gdybyśmy podjęli próbę uporządkowania tych kwestii, z pewnością szybko znalazłaby się grupka krzycząca o cenzurze, co będzie powodować tylko dalsze przepychanki między społeczeństwem a cenzorami. To złożony temat, w którym kwestie cenzury, etyki i wolności się ze sobą zderzają. Właściciele takich stron doskonale zdają sobie sprawę, że muszą zachować czujność, często ukrywając kontrowersyjne treści między wierszami, aby spełnić obowiązujące normy prawne. Strony funkcjonujące w pierwszej erze internetu często opierały się na ustaleniach wynikających z pierwszej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Poprawka ta zakazuje ograniczania wolności religii, prasy, słowa, petycji oraz zgromadzeń. Jest to szeroki zakres, a skoro serwery były na terenie USA, ich właściciele nie czuli potrzeby uginania się przed naciskami ze strony innych państw, które mogły mieć bardziej restrykcyjne przepisy. Poza tym technicznie wiele stron miało rozproszoną strukturę. To dość podstawowa strategia, ponieważ kiedy jeden kraj wprowadzi niekorzystne regulacje, to można się szybko przenieść na inny serwer. Nawet jeśli jakaś stronka upada, to internet nienawidzi pustki i w mgnieniu oka stworzą się podobne miejsca, zrzeszające często tych samych ludzi. Tak więc, jeśli ktoś chciałby pozbyć się Gore z internetu, to miłego łapania króliczka. To, czy powinniśmy usuwać krwawe treści, czy pozwalać na ich dostępność, zależy w dużej mierze od indywidualnych poglądów. Dla niektórych takie materiały widnieją jako oczywiste zagrożenie z uwagi na ich brutalność i potencjalnie negatywny wpływ na odbiorców. Podnosi się, że content powoduje traumę, czasami PTSD czy dolegliwości lękowe. Jeśli treść ma związek z jakąś nieprzyjemną, znaczącą sytuacją albo pojawia się znienacka przed oczami, straszenie innych w taki sposób zdecydowanie zalicza się do szkodliwych zachowań. Młode osoby, w dodatku, mogą nie być gotowe psychicznie na wyświetlanie Gore, nawet jeśli jest podane w formie informacyjnej. Ale co w przypadku, kiedy ktoś dobrowolnie, z całą odpowiedzialnością to ogląda? Tu sprawa ma się inaczej, ciekawiej. Przeciwnicy zaznaczają, że stali bywalcy stron szokujących cierpią na desensytyzację i stopniowo zmniejszają swoją wrażliwość na przemoc. Ma to iść w parze z porzuceniem empatii. Ludzie boją się, że takie treści będą hodować socjopatów. Z drugiej strony pojawiają się społeczne konsekwencje, takie jak ostracyzm. W środowiskach o wysokiej normatywności, na przykład religijnie konserwatywnych, takich jak grupy katolickie, poruszenie tematów związanych z makabrą może wywołać niepokój i naruszać wewnętrzne reguły grupy. Skutkiem będzie wykluczenie takiej osoby, przypięcie jej łatki dziwaka. Jednak ta zasada ostracyzmu nie jest tak uniwersalna i różni się w zależności od kontekstu kulturowego. W krajach takich jak Meksyk,
gdzie media masowe i kultura, zwłaszcza w ramach nota roja, czyli gatunku dziennikarstwa sensacyjnego, często eksponują obrazy przemocy i zbrodni. Treści gore są tam postrzegane zupełnie inaczej. Z niektórych artykułów wynika, że jeśli jakiś randomowy klip z przemocą zostanie wyświetlony w odpowiednim czasie, to dla konkretnej osoby będącej odbiorcą moment, w którym to się zadzieje, może zyskać swoistą wyjątkowość. Widząc taki materiał, doświadczamy intensywnych emocji, co z kolei budzi ciekawość i może prowadzić do rozbudzenia głębszego zainteresowania. Nie umiem wywnioskować, ile w tym prawdy. Gore wśród szeregu wad ma swoją mniej oczywistą, bardziej praktyczną stronę. Oprócz tego, że treści tego typu stwarzają nam kontrast, wyrywając z ciepłej, przyjaznej oprawy świata, to według dość starego badania, na które możemy się natknąć podczas zgłębiania tematu, jesteśmy zainteresowani rozlewem krwi, brutalnością i przemocą, jeśli czujemy, że konfrontacja z tymi aspektami życia ma sens. Motywacje stojące za oglądaniem gore mają wiązać się z przeżywaniem emocji, ponieważ napięcie jest wtedy interpretowane nie tylko jako przyjemny dreszczyk, ale również stanowi intelektualną stymulację, skutkując podjęciem działań w stronę poszukiwania prawdy. Mamy skłonność do popadania w refleksję, analizując kondycję ludzkości. Wytwarzamy spostrzeżenia mogące prowadzić do poszerzenia naszej perspektywy. Zostajemy sprowokowani do myślenia, szczególnie gdy mamy przestrzeń na wytworzenie empatii oraz gloryfikację moralnego piękna w obliczu przemocy. Korzyści jest więc nieco więcej niż tylko szok, chociaż tu uwaga, ponieważ badanie dotyczy filmów, które zostały nakręcone według ustalonego scenariusza. Rozmawiamy tu o produkcjach, nie o filmikach IRL gore. Niemniej jednak to stanowisko łączy się z psychologicznym zagadnieniem, jakim jest przeżywanie strachu w kontrolowanych warunkach. Kiedy siedzimy w fotelu przed komputerem, nasze warunki są całkowicie inne niż warunki osoby, którą widzimy na ekranie. To sprawia, że doświadczamy ułamek silnych emocji, wyzwalających adrenalinę. To jakby substytut ekstremalnych sportów, ale przez świadomość, że nasze ciało nie jest w stanie zagrożenia. Płat czołowy reguluje procesy i zamiast chęci ucieczki stymuluje racjonalne myślenie czy planowanie działań. Trochę działa to jak szybki trening, bo przez chwilę pamiętamy zagrożenie, oceniamy sytuację oraz snujemy scenariusze, jak najlepiej byłoby uniknąć podobnej sytuacji. Krwawe treści mogą być społecznie wartościowe w przypadku manifestacji. Jeśli istnieje problem, który jest nagminnie ignorowany, niektóre środowiska uciekają się do pokazywania nieocenzurowanych zdjęć publicznie. Robią tak m.in. obrońcy praw zwierząt, aktywiści przeciwko wojnie albo przeciwnicy aborcji. Brak estetyzacji, brak zatajania makabry ma różny skutek. Ale działa, bo wpisuje się w pamięć odbiorców. Jest jak broń, a wiadomo, że bronią i dobrym słowem zdziała się więcej niż samym dobrym słowem. Sama estetyzacja śmierci też jest ciekawym zagadnieniem. To naturalne, że w obrębie własnej świadomości próbujemy uczynić coś niezrozumiałego zrozumiałym. Jest tak z wieloma codziennymi rzeczami i podobnie jest z umieraniem. Niestety nie rozmawiamy często o przemijaniu. Temat zakwalifikowany jest jako tabu, by nie obniżać społecznych nastrojów. Nawet w wiadomościach mamy limit tragicznych zdarzeń, o jakich może zostać poinformowany widz w jednym wydaniu. A zazwyczaj przekazy kończą się lekkim tematem, mającym nie pozostawiać odbiorców w negatywnym poczuciu rzeczywistości. Nafaszerowano nas schludnymi obrazkami, podczas gdy proces uwalniania się z ciała może wcale nie przypominać spokojnego zaśnięcia. Czasami pojawiają się wymioty, płyny ustrojowe, skóra ma tendencję do lekkiego zmieniania odcienia, a usta oraz oczy zostają szeroko otwarte. Występują drgawki, oddech periodyczny albo halucynacje. Wszystko wynika ze zmiany stanu. Umieranie jest kwintesencją transgresji. W niektórych badaniach możemy znaleźć informację, że aktywność mózgu podczas przechodzenia na drugą stronę działa na tej samej zasadzie, co aktywność podczas marzeń sennych, ale jest o wiele wyższa. Skoki świadomości, kiedy umierający ma niezwykle przejrzystą wizję na jego rzeczywisty stan, występują chwilę przed całkowitym wyłączeniem procesów życiowych. W badaniach
badaniach na szczurach, kiedy zbliżał się ich koniec, odnotowaliśmy nagły wzrost serotoniny, odpowiadającej za regulację nastroju oraz percepcję. Uniwersytet Medyczny w Michigan doszukuje się wytłumaczeń tego stanu w panice mózgu, kiedy narząd próbuje ze wszystkich sił dokonać samoreanimacji. Mózg to taki bierny pasożyt i w jego interesie nie leży śmierć, więc zaobserwowana aktywność świadczy o szeregu czynności, jakie podejmuje, by nie dopuścić do samozagłady. To ponoć sugeruje, że szok związany z końcem pracy poszczególnych narządów jest niwelowany właśnie przez mózg, próbujący skupić świadomość na kreacjach wyobraźni. Według Ricka Strassmana w tym czasie naturalnie uwalniana jest dawka DMT, psychodelika występującego w naszym organizmie, co powoduje duchowe doznania i właśnie halucynacje. Mówię to bardziej jako ciekawostkę. To jedna z możliwych prawd, bo mimo zasobów wiedzy, które zgromadziliśmy, ciągle brakuje nam danych w temacie umierania. Proces ma wiele tajemnic i skoro naturalna śmierć ze starości jest owita w kokon tajemniczości, to ta nagła, brutalna, bestialska jest jeszcze bardziej zagadkowa. Tragedią jest fakt, że niektórzy w ostatnich chwilach walczą ze strachem. Nie mamy pojęcia, co dzieje się w głowie kogoś, kto czeka na kartelową egzekucję, albo tego, kto poddawany jest wielogodzinnym torturom przed ostatecznym uśmierceniem. W przypadku zdrowego ciała zachodzące reakcje w obliczu nagłego przerwania życia mogą być inne. Skoro jesteśmy przy śmierci z ręki innej osoby, to zauważmy, że w tym przypadku również występuje problem postrzegania sprawcy i działa trochę jak ta estetyzacja. Bywa, że zakrzywiamy spojrzenie na dany niemoralny czyn, żeby trochę nadać mu sens, żeby doczłowieczyć coś, co wychodzi poza nasze rozumienie. W literaturze czy filmach, a nawet w opracowaniach spraw kryminalnych, pojawiają się wzmianki o dokonywaniu zbrodni pod wpływem impulsu, który popycha sprawcę w konkretną stronę, ale jednocześnie ogranicza jego decyzyjność. Dokładnie tak, jakby w chwili popełniania przestępstwa ktoś inny kierował ciałem. Camus w Obcym napisał, że główny bohater strzelił kilka razy do innego mężczyzny, ponieważ to jasne, palące słońce było nie do zniesienia. Dostojewski w Zbrodni i karze zasugerował między wierszami, że Raskolnikow co prawda podniósł rękę, ale psychicznie nie było go podczas procesu uśmiercania lichwiarki. Ot tak, po prostu stało się. W czasie świetności podcastów kryminalnych oraz filmów true crime doświadczyliśmy również gloryfikacji morderców, których ukazywano w nazbyt atrakcyjny sposób. Te społeczne zjawiska mogą sugerować, że czasami próbujemy racjonalizować okrucieństwo, ponieważ potrzebujemy punktu zaczepienia. Jeśli mamy wytłumaczenie, że ktoś działał pod wpływem albo nie do końca umyślnie spowodował tragedię, być może lepiej przyswajamy informacje. Gore jednak zazwyczaj nie dostarcza nam tylu szczegółów, żebyśmy zaczęli snuć moralne wywody. To nie jest też realizacja wyobraźni reżysera, więc nie wypełniamy luk informacyjnych autorskimi kreacjami naszego umysłu. Dosłowność zazwyczaj każe nam po prostu przeżyć stres, by później zdecydować, co z nim zrobić. Napisać debilny komentarz, czy wysnuć jakieś wnioski. Muszę również wspomnieć, mimo że może wydawać się to niektórym nie na miejscu, że istnieje tendencja, w której po obejrzeniu drastycznych treści odbiorca odsuwa swoje własne myśli o zakończeniu życia. Na jednym z forów był cały wątek z linkami do nagrań, gdzie ludzie opisywali, co konkretnie w podanym przykładzie skłoniło ich do porzucenia swoich prób samobójczych. Wnioski były dość zaskakujące. Brak tej całej estetyki, czy jak to ujmowali forumowicze, głupie miny pośmiertne oraz fakt, że wiele płynów z ciała zostaje uwolnionych, a tkanki pęcznieją, sprawiły, że niektórzy zamiast końca z ręki własnej decydowali się trwać. Niektórzy twierdzili, że kiedy mają słabsze chwile, zanurzają się na chwilę w szokującym kontencie, a to z kolei powoduje u nich poprawę stanu mentalnego. Niestety nie mam tego wątku zarchiwizowanego, ale zdarzyło mi się pisać o tym wcześniej i zawarłam tam informację, że jeden z użytkowników deklarował odczuwanie spokoju,
bo wyobrażał sobie, że umiera wraz z osobą, której śmierć obserwował. Po wyłączeniu filmu nie miał już destrukcyjnych myśli. Ma to sens, jeśli będziemy rozpatrywać zjawisko w kontekście rozładowywania napięcia emocjonalnego i stanowi część tego, co robi z nami nasza wrodzona ciekawość. Testowanie granic leży przecież w naturze ludzkości. Przez konsumpcję czegoś, co rzadko widzimy w prawdziwym życiu, bezpiecznie sprawdzamy reakcję organizmu. Wielu z nas żyje życiem wysterylizowanym. Nie doświadczamy porachunków kartelowych czy horroru wojny. Jest w nas coś takiego, że czasami nie zdajemy sobie sprawy z oczywistości. Dopiero kiedy ktoś nam to powie, albo zobaczymy coś na własne oczy, przełącznik przeskakuje na właściwe miejsce. Podobnie mogą u niektórych zadziałać treści szokujące. Nagle zdajesz sobie sprawę z tego, że wojny nie są tylko archaicznymi inicjatywami jakichś gości z szablami, że się dzieją i ich oblicza przesiąkły sokiem rozkładających się tkanek. Ludzie potrafią się krzywdzić, nawet w środku dnia, na środku ulicy. I ty możesz stać się ofiarą, a ktoś później nagra o tobie podcast True Crime. W takim układzie spraw możemy stwierdzić, że gore ma po części walor edukacyjny, bo uczymy się na błędach innych zamiast na swoich. Kiedyś opowiadałam wam o nieudanym skoku do wody. Można z tego wywnioskować oczywistą wartość i zastanowić się dwa razy, kiedy na wakacjach będziemy chcieli oddać się letniemu szaleństwu. Podobnie jest z przepisami BHP czy obsługą maszyn. Wiele osób na forach deklarowało wzorowe przestrzeganie regulaminu bezpieczeństwa po tym, jak zapoznali się z pewnymi obrazami. Ja sama ostatnio przyłapałam się na tym, kiedy chciałam skrócić trzpień do klamki w drzwiach. Już miałam włączać piłę, kiedy przypomniało mi się, że nie mam nawet związanych włosów, nie mówiąc już o reszcie podstawowego zabezpieczenia. Wzdrygnęłam się na wspomnienie tych wszystkich urazów, które w żywych kolorach pojawiły się przed moimi oczami i podjęłam kroki, by zabezpieczyć swoją osobę. Finalnie żyję, a moja klamka działa. Oczywiście takie wizje łączą się z rozumieniem konsekwencji czynów oraz analizą zagrożeń, ale ta chwila świadomości w postaci klatek z konkretnych wypadków skutecznie do mnie przemówiła. Widziałam wpis kogoś, kto podkreślał, że przez świadomość, co ludzie mogą zrobić innym ludziom, przestał totalnie zaczepiać obcych. Nawet po spożyciu alkoholu, kiedy warstwy samokontroli zostają zrzucone, nie podchodzi do tych, którzy mogliby stanowić realne, fizyczne zagrożenie. Mogłabym tu też przytoczyć wypowiedź właściciela Bestgor, który stwierdził, że przez lata dostawał mnóstwo świadectw od użytkowników, gdzie wyznawali, że unikają podejmowania ryzyka, nie przekraczają prędkości, są bardziej uważni, uczestnicząc w ruchu ulicznym, schodzą powoli z krawężników i nie bawią się wózkami widłowymi. Wydaje się, że niezależnie od motywów wyświetlania, gore wywiera znaczny wpływ na postrzeganie świata. Można to trochę porównać do mechanicznej pomarańczy Antonego Burgessa, gdzie to główny bohater, Alex, lubujący się w przemocy młody mężczyzna, po wielokrotnych rozbojach trafia do więzienia. Chcąc z niego wyjść, godzi się na nowatorski proces resocjalizacji, podczas którego pokazywane są mu przemocowe, niemoralne uczynki. Nie może odwrócić wzroku, chociaż nie chce na to patrzeć, bo zmienia mu się perspektywa. Już nie jest silnym oprawcą mającym kontrolę nad sytuacją. Teraz jest biernym obserwatorem, bezbronnym, zmuszonym do doświadczenia pośredniej udręki ofiary. Alex przechodzi przemianę. Przez podawany mu lek, który potęguje fizyczny wstręt w stronę okrucieństwa, z ucieleśnienia anarchii i nihilizmu przemienia się w niezdolnego do wandalizmu człowieka. Pomijając inne wątki w tej znakomitej książce, myślę, że z oglądaniem gore w naszym realnym świecie jest podobnie. Po zobaczeniu czegoś takiego, ci ze skłonnościami mogą naładować sobie chore bateryjki, będą popadać w bezkresną przemoc, jak stary Alex. Drugą opcją jest to, że widzowie staną się świadomi w sposób totalnie bezprzemocowy. Ten podział nie oddaje całości problemu, ale dobrze obrazuje występujące tendencje, bo niektórzy przestawali nawet jeść mięso, ponieważ przeżuwanie doprawionego przyprawami martwego ciała wpędzało ich w dyskomfort. Należy jednak pamiętać, że ostatecznie reakcje oraz przychylenie się na konkretną stronę będą uzależnione od cech indywidualnych. Wszystko zależy od wcześniejszych doświadczeń, wrażliwości, osobowości. Wachlarz emocji jawi się w tym przypadku jako bardziej złożysty. Ciężko cokolwiek przewidzieć, dlatego nie pokusiłabym się o zachęcanie albo odwodzenie kogokolwiek od wyświetlania podobnych treści.
Gore, mimo że często mówi się o desensytyzacji, nikogo nie przygotuje na ciężkie chwile, gdy na przykład będzie trzeba pomóc w wypadku. Oglądanie, a doświadczanie tragedii ma całkowicie inną ciężkość. Jedyne, co te materiały mogą rozwinąć, to poczucie empatii. I rzeczywiście tej empatii wśród osób dojrzałych emocjonalnie jest sporo. To trochę przywraca wiarę w ludzkość, kiedy widzi się rosłych, poważnych chłopów, życzących sobie w komentarzach bezpiecznej drogi do domu. Oczywiście to nie przebija się do globalnej świadomości społecznej tak bardzo jak edgy grupki, ale takie racjonalne podejście istnieje. Mimo że nieczęsto się o tym mówi, to rzeczywiście potrzebujemy ludzi, którzy mają większą odporność na szok. Nawet jeśli chodzi o moderację treści czy łapanie przestępców, to trochę jak z chirurgiem, który nie widzi pacjenta, tylko mięso, które ma pokroić i zszyć w ten sposób, by mięsna maszyna działała. Nie mamy czasu na sentymenty, jeśli Gore wchodzi na pole zawodowe. W spojrzeniu społecznym, posiłkując się starą zasadą z Rotten, mówiącą o dziennikarstwie obywatelskim, dzięki Gore możemy zyskać również świadomość na temat patologii w zamkniętych środowiskach, czy to medycznych, policyjnych, wojskowych, politycznych. Nie dość, że żyjemy w ciekawym, zdigitalizowanym świecie, to również ostatnie lata wydają się przełomowe w historii ludzkości. Zmiany układu sił trochę nadszarpnęły naszą wizję pięknie ułożonego systemu, pokazując, że pod nim istnieje świat, w którym nie ma zasad, nie ma praw ani ustaleń. Można zapytać w takim razie, po co burzyć ten system bardziej, po co to pokazywać, skoro rzeczywistość nie jest miła. I tu wchodzimy na pole filozoficzne, ponieważ dla niektórych prawda jest wartością samą w sobie. Masz prawo wiedzieć, by wykształcić motywowane wiedzą poglądy. Denerwującym jest trochę to niedoszacowanie obywatelskiej umiejętności myślenia. Media wiele rzeczy cenzurują niepotrzebnie, bojąc się, że wzmianki wzbudzą raczej apatię niż współczucie, raczej cynizm niż empatię. Nie jestem zwolennikiem pokazywania rzeczy bez kontekstu oraz pokazywania rzeczy bez cenzury losowym osobom, ale bardziej nie jestem fanem zatajania nadużyć. Wolność w przekazie informacji staje się powoli kwestią demokratyczną i bardzo ciekawi mnie, czy będziemy mieć siłę, by bronić swojego prawa do wiedzy. Jeśli chodzi o media, to mówiąc prościej, zarządzanie cierpieniem powinno polegać na etyce, nie na estetyce. Osobiście uważam, że powinniśmy poznawać kompleks sił sytuacyjnych, by wpłynąć na redukcję niepożądanych zachowań w konkretnym środowisku. Dzięki temu nie zmieniamy ludzi konkretnej profesji, tylko wytyczne ich pracy. Ale jest to tak oderwane i utopijne myślenie, że nie damy rady tego wprowadzić. Możemy jedynie, posiłkując się tym, co mamy, regulować rzeczywistość. Moglibyśmy wprowadzić nowe prawa chroniące ofiary albo zabraniające pracownikom medycznym używania telefonów osobistych w trakcie pracy, by historie z tańczeniem ze zwłokami przestały występować. Moglibyśmy wzmocnić kontrolę nad osobami, które pracują z dziećmi albo z ciałami w kostnicy, bo jest tam mnóstwo nadużyć. Niektóre z nieprawidłowości zostały nagrane i wrzucone w internet i tu właśnie rodzi nam się kwintesencja zagadnienia, bo jak mamy coś regulować, skoro nie będziemy o tym wiedzieć? Dzięki części szokujących filmów mamy tę świadomość. Tyle, że nic z nią nie robimy.